Biuro zawodów znajduje się przy jeziorze Piaszczystym. Konkretnie wchodzimy na plażę, skręcamy prawo i tam można odebrać numer startowy. Ósmy raz bieg tropem wilczym odbywa się właśnie w Pile. Pierwsza edycja w roku 2016, wtedy było nas około 300. Dziś przewidujemy trasę obu biegów, pokona pewnie 500 uczestników. 3 lata temu, 1 marca 2020 roku, zorganizowano około 370 biegów w całej Polsce i nie tylko w naszym kraju. Wzięło w nich udział ponad 75 tysięcy osób. Dziś, ten weekend, powinno być podobnie. No ale na razie i ksiądz Jarek, i wszyscy pozostali, widzę, jeszcze się zastanawiają nad taktyką, jak to wszystko rozpracować. Przede wszystkim z uśmiechem, drodzy Państwo, z szacunkiem do drugiego człowieka. Jak komuś trzeba pomóc, no to pomagamy. Trzymamy dziecko za rękę, kibicujemy szybszym i tworzymy wspólnie atmosferę. Damianie. Nie przedłużamy, 12:01. Także niech nas usłyszą tam u góry tradycyjnie okrzykiem. Rozpoczniemy 8. edycję biegu tropem wilczym. Także wszyscy głośno. Cześć i chwała! Oni nas nie usłyszeli. Jeszcze głośniej. Cześć i chwała! I lecimy od 5. 5, 4, 3, 2, 1, start! Przebić się przez ten hałas, ale piękna atmosfera towarzyszyła wystrzałowi i rozpoczęciu naszych zmagań. Brawo dla tych, którzy dotarli do mety. Jest jeden uczestnik, którego można nazwać niezłomnym. I to jest taki wyjątkowy symbol tego wydarzenia, ponieważ postawa pana, który właśnie teraz jest na ostatniej prostej, budzi wielkie uznanie i chwyta za serce. I mimo wielkich kłopotów ze zdrowiem, jest już na ostatniej prostej. Pan Stanisław Krępuła. Wielkie, wielkie brawa dla tego wspaniałego mężczyzny, który jest już bardzo blisko mety. To jest mistrzostwo świata. Wielkie brawa. Stanisław Krępuła, nasz zwycięzca. Nie bójmy się tego słowa. Zwycięzca biegu na dystansie 2 km. Brawo, brawo, brawo. Takim wysiłku, bo to też dla pana dodatkowe wyzwanie, prawda? Trasa nie jest łatwa. Muszę powiedzieć, że to jest część mojej rehabilitacji, ale przez cały kawałek tych 2 kilometrów myślałem o tych ludziach, którzy w takich warunkach byli w lesie. To trzeba uczcić ich heroizm. Piękne słowa, bo rzeczywiście bieg pamięci żołnierzom wyklętym poświęcony o tym mówi. O osobach, które spędziły wiele miesięcy, czasami wiele lat w takich warunkach, żeby walczyć o wolną Polskę. Proszę powiedzieć, ta rehabilitacja, w której pan uczestniczy, to jest intensywny wysiłek, ale chyba nie aż tak intensywny jak ten dzisiejszy. Wbrew pozorom to jest, ja codziennie robię 33 tysiące kroków dla tego, żebym mógł w przyszłej edycji po prostu pobiec. Fantastycznie, wielkie brawa, pan Stanisław Krępuła, gratuluję, zapraszam tam. Słuchajcie, was jest mniej, ale pokażcie, że potraficie krzyknąć głośniej niż ci o 12. Także spotkaliśmy się tutaj dla żołnierzy wyklętych. Głośnym okrzykiem rozgrzejemy się, także głośno. Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! I myślę, że odliczymy od 10 i rozpoczniemy. Także przygotujcie zegarki, zawiążcie buty. I ruszamy. 10, 9, 8.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Powodzenia! Już mamy osobę, która biegnie tutaj po pierwsze miejsce, jeśli dobrze widzę, Jakub Filipiak, a więc zawodnik, który przed rokiem zwyciężył, teraz też w pięknym stylu kończy swoje dzieło 5 marca 2023 roku. Brawo Kuba, znakomicie sobie poradziłeś, jeszcze medal i jeszcze gratulacje od organizatorów. A wkrótce widzimy się na podium. Jakub Filipiak, Osiek nad Metecią, zawodnik, który zajął pierwsze miejsce w tegorocznej edycji. No i nie ma niespodzianki także, jeżeli chodzi o drugą lokatę, bo Grzegorz Woźniak z Trajenki to także biegacz, który wspaniale sobie radzi, więc gratulacje dla Grzegorza. Jest też trzeci zawodnik, którego za chwilę postaram się przedstawić. Gratulujemy także biegaczowi, który zajął miejsce trzecie. Podobało się? To jeszcze głośniej!